wątpię, czy mi się uda tam na północ dostać. Jeśli w tym odcinku się uda dostać, to... Jeśli się spytacie, co są za dźwięki, to są te potwory, które znacie w Minecrafcie. Ja ich kuźwa nienawidzę, one mają takie dźwięki, jakby nie wiem. Dlatego jak najszybciej musimy stąd iść. Bo ja za ten dźwięk zaraz dostanę. O, tak będzie prościej. Północ, północ, północ. Na pewno idę na północ. Tutaj nie muszę się o to martwić, tylko pytanie, jak długo muszę iść na tą północ, żeby znaleźć tą stację? Chyba niedaleko, bo... Widzę jakieś drzewa, a drzewa oznaczają jakiś teren, na którym coś może być. Znaczy w moim przypadku, mi się wydaje. Nie widzę... Same drzewa widzę. Na 100% nie jest to, czego na razie szukam. Dobra, troszeczkę teraz pójdę w tą stronę, żeby zobaczyć, czy może tam gdzieś... Nie, ale widzę tutaj jakąś dziurkę. Pewnie nasz przyjaciel szukał kamienia. Chociaż ze złamaną ręką. A, mi się skończył... Skończyła szybkość, dobra. Jest! No nie! Teraz muszę na razie wyłączyć dźwięk wrogich stworzeń, bo... Dobra, czekajcie, bo... Okej. Muszę zacząć, ile minut mam nasz odcinek? 25, dobra, przedłużymy go. Niech będziecie mieli najwyżej dwa długie odcinki. Jakieś długie. Nie wiem dokładnie ile. Dobra. Teraz będziemy mieć tylko same kurczaki. No to mamy stacja jakaś. Chyba. Nice. I o to mi właśnie chodziło. Dobra, teraz trzeba tylko tam na górę się wspiąć. Naprawdę żałuję, że jest problem z tą modyfikacją. Ktoś tu z mrozu umarł. Dobra, wyżej, 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 wyżej. I kolejna osoba, no. Ile tu jest? No chyba nie było to tak, że ktoś tutaj siedział, coś naprawiał. Chyba się zaraz dowiemy. Kamera. Narzędzie. Zepsuta antena, dziwny człowiek. Pomimo zalecanych działań naprawczych nie udało nam się przywrócić anten do stanu początkowego. Wiatr tutaj wieje tak mocno, że Joseph stał się tak siusiny w kilka sekund. Dowództwo wydało nam rozkaz, że natychmiast mamy wracać na dół. Podczas chodzenia zwierzę zauważyliśmy w oddali samochód nadzorstwa, do którego wsiadało 7 osób. Większość osób znamy jednak. Był tam też jeden dziwny człowiek. Odjechali na północny wschód w pośpiechu, tak jakby zaraz miał się coś stać. Na północny wschód. Północny wschód. Dobra, to się przyda. Zepsuta antena, to się już nie przyda. Notatka Charlesa. Dobra, dzięki Charles. Czyli nie wrócili. Będę was, panowie, dobrze wspominać. Dzięki właśnie takim osobom jak wy mam nadal kablówkę. Nie wiem, czy to dobrze. Ale ważne, że mam. Dobra, teraz trzeba zejść jak najszybciej. Dobra, jak najprędzej to sprawdzimy ten budynek. Wow, nagle mi FPS-y spadły z niewiadomych przyczyn, nie wiem czemu. Ej, what the f... What in the actual fuck? Tak jakby ten budynek powodował takie... No. Chyba ten budynek powoduje takie. Okej, gaśnica, zwłoki, wszelkie makaroniki i tak dalej. Co? Dobra. Jedno pytanie, czy tu jest jakieś normalne wejście? Nie, ale nie ma wody. Dobra, trzeba wypić. Nie! Wody! No co jest nie tak? Dajcie mnie wody, no! What in the actual freak? Dawać mnie wody! Cholera jasna! No bo mi wody zaraz zabraknie.
Dajcie się napić. Człowiek, no kuźwa, ten budynek powoduje lagi i to niewyobrażalne do tego. Mam, albo mam sposób. I ten budynek powoduje takie lagi, jakich ja jeszcze... A dokładnie spadki FPS-ów, ale ja pinkole, co jest nie tak? Dobra. Chyba nie ma innego wejścia. O, Netherrack, przecież ja tu mógłbym z tym... Przecież ja mógłbym z tym normalnie sobie grać. Dobra. A to już zależy w następnym odcinku, czy będziecie chcieli, żebyśmy wzięli Netherrack i po prostu z tym Netherrackiem grali. Dobra. Wbiliśmy się. I jesteśmy inside. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju pewnie jakieś wyniki. Przuta sterownia. A, to jest sterownia. Okej, okay. Serwerownia. Nasza serwerownia w przeciągu kilku dni przestała działać. Zbyt niska temperatura zatrzymała pracę maszyn. Technicy odjechali wczoraj nici z naprawy. No to szkoda. No chyba to mogliło być te 7 osób. Te 7 osób to chyba mogli być oni. I trzeba jakoś na górę się wbić. No czemu tak ścina? Obstawiam, że tu już jest wina mapy. Tu już nie jest moja wina, bo komputer jest naprawdę w dobrym stanie. Najprawdopodobniej na... Prawdopodobnie tutaj jest coś albo ktoś, co powoduje tak duże lagi. Dobra. No to se wbijamy. Okej. Okay. I sprawdzamy. Nie, oczywiście na szczęście biurek nie będę musiał sprawdzać. Będę musiał znaleźć jakąś skrzynkę tutaj. A, i woda. Okej. Okay. Nic w notesie nie ma. Zwłoki, zwłoki. Komputery, zwłoki. Codzienny dzień w... Nigdzie. Wejście na dach, okej. Okay. A, to jest dach, a ja tak... Dobra. Jest skrzyneczka, a w skrzyneczce jest eksperyment. Snow przesłał nam dziś dokument, w którym zawarta była wiadomość, którą mieliśmy nadać przez radio. Nigdy wcześniej nie wydarzyło się nic podobnego. Pracownicy podejrzewają, że Snow znowu planuje wykonać eksperyment. Gdy wędrowałem do prac, temperatura wyniosła minus 10 stopni. Bardzo dziwne. No, bardzo dziwne. No. Dobra, no to chyba tutaj wszystko przeszukaliśmy. No to... A nie, jest! Jest skrzyneczka, dobra. No water. Będzie trzeba się zaraz zająć wodą. Gość i lodowi pustelnicy. William kazał nam nad ranem wysłać sygnał radiowy na całą wyspę. Niedługo na wyspę Beta ma przyjść fala zimna, która spowoduje nieodwracalne skutki pogodowe. Snow ostrzegł nas, że jeżeli nie wykonamy ich rozkazu, zwolnią nas, a w najgorszym wypadku unicestwią w konwencjonalny sposób. Staram się podchodzić do tematu ostrożnie. W przeszłości miałem co nieco do czynienia ze Snow. Okej. Okay. No nie fajnie. Teraz, może wezmę ten. Gość. Dziś do naszej siedziby przybył niejaki Charles. Wyglądał na bardzo wycieńczonego. Oczywiście podarowaliśmy mu żywność i ekwipunek, ale William rozkazał mu dołączyć do lodowych pustelników. Nie wie co, chyba nie wie co to jest. Wieczorem nadzorca wraz z pustelnikami i najbardziej zaufanymi pracownikami wruszył do ambasady. Ambasady Tank. Noc zapowiada się być bardzo mroźna. Na dolnym piętrze jest sauna. Chwila odpoczynku chyba nie zaszkodzi, prawda? No pewnie nie. Ale to sobie zostawię, bo jak sauna, to ja z chęcią skorzystam. I przy okazji woda. Dobra, no to chyba schodzimy na dół, co nie? O nie! Jest dziura. A to niedobrze. Tak, schodzimy jedno piętro niżej. Nie wygląda to fajnie. Chodnie. I need torches. O nie! Zapomniałem, że tu jest mnóstwo lodu. Okej, czyli to jest najprawdopodobniej jakaś serwerownia. Sala nagraniowa numer 1. Same zwłoki. Numer 2. Same zwłoki. Studio nagraniowe. Same zwłoki. No, we wszystkich pokojach, ale green screen jest i w ogóle. Ło, ktoś tu Minecrafta pogrywał. No nieładnie, nieładnie.
Firma się nie starała chyba. Magazyn główny. Kodu nie mam. Shit. Dobra, co tu jest? Nic. Bo wszystko jest zasypane. A, nie dostanę się nigdzie, bo jest zasypane. Ok. Niżej. A niżej mamy kolejne piętro. I zaraz je sprawdzimy, tylko wszystko świetle, bo będą mi się spełnić tutaj te głupie potworki. Ale z kim się podoba? Dobra, no to sprawdzam pokoje. Gabinet numer 1. Notatka Luciana i dziwny człowiek. Charles, dzięki już za tą notatkę. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jest coś, ucieczka i brak wody. Dziwny człowiek i notatka Luciana to chyba powinno być. Odkąd Snow przejęło zwierzchnictwo nad stacją radiową, dzieją się tu dziwne rzeczy. Od wielu dni nie dopływa tutaj woda, ciągle na zewnątrz jest 10 stopni Celsjusza, co w tym klimacie nie jest normalne. Garetu, dzieje się coś niedobrego. Zalecam ci zebranie grupy i wyprawę do ambasady tanku. Powinni wam pomóc. Lucian, okej. Okay. Dziwny człowiek. Do naszej stacji przybył dziwny człowiek. Jego wygląd znacznie różni się od naszego... opowiedział nam o katastrofie lotniczej mniej więcej 3 km na zachód. Podobno jest naukowcem i badał anomalie występujące na wyspie Alfa. Gada dużo prawdy, ale na rzeczy się to nie podoba. Czyli to chyba Charles. Charles, chyba powiem, chyba mam takie pewne coś przeczucie, ale ja wam to powiem w następnym odcinku. Mechanizm wody, oj. Zawór główny. Aha, super. W ogóle wszystko jest tutaj zarąbiście. Nie, woda. Znaczy nie woda, o, sauna. No to żeś się stary w saunie tej pobawił długo, naprawdę. Dobra, a najważniejsze pytanie. Gdzie jest jakiś kuźwa kod? Jest tam w ogóle możliwość wbicia się? Mam jedno takie bardzo ważne pytanie. Jest tutaj gdzieś jakaś możliwość? Nie, wodę! Żem wodę zepsuł. Dobra, najważniejsze pytanie. Czy jest tutaj gdzieś jakiś kod? Może jedno ważne pytanie, czy można się tam dostać? Tu jest coś. Można się tam w ogóle dostać? Chyba tak. Tylko nie ma kodu. A przynajmniej nie było nic napisane. W nocy zadzwonił do mnie John z wiadomością, że rury wodociągowe wybuchły z powodu gwałtownego. Właśnie zamrożonej wody. Zaradził mi, żebym uciekł i kierował się w stronę oczyszczalni wody. Podobno znajduje się na południe od stacji pogodowej. Niestety ta aktualna sytuacja nie pozwala mi do tego dokonać. Okej. Okay. Mój sprzeciwnik John pracuje w oczyszczalni wody. Od pewnego czasu z kranu nie leci woda, niepokoi to większość pracowników, w tym i mnie. Po rozmowie telefonicznej z Johnem dowiedziałem się, że wszystkie rury wetoniowe zamarzły po donie jako woda najdłużej. Kuźwa, no nie ma żadnych informacji o kodzie. Lucian? Nic. Dziwny człowiek? Nic. Wyjście awaryjne? A to już wiem. Dziwny człowiek? Lodowi pustelnicy, właśnie. Chcę też to zobaczyć. O, to mi się też przyda. Jest tak, lodowi pustelnicy. Tu był gdzieś ten dokument i mi się on przyda bardzo.
No to przejść na faleźmie. Nie, nie mam informacji dokładnie, gdzie jest ta ambasada tank, ale ja sobie zostawię to. Dobra, no nie ma tu żadnego kodu, no. Halo, gdzie jest kod do tego miejsca, bo mi się bardzo by przydał. God suck fucking dammit. Tu nie ma dosłownie żadnych informacji o kodzie. Naprawdę, ja będę zaraz zmuszony. No. Przestań kłaść te pochodnie. Dziękuję. No, nie ma w ogóle żadnej informacji na temat kodu. Dobra, wiecie co? Ja się tam wbiję. Ja się po prostu tam wbiję. Sprawdzimy, co jest, a w następnym odcinku pójdziemy na oczyszczalni. Do oczyszczalni wody, dobra. Wyjście awaryjne? Nie, to wiem, co to jest. Jest. Sukces. Papier. Tenica. Nowa jakość. Mnóstwo pszenicy. Po cholerę ją wyrzuciłem. Dobra, mamy tutaj mnóstwo dokumentów, które będziemy mogli odczytać. Mnóstwo żywności. To się przyda jak nic. To się przyda jak nic. Przeczytamy teraz szybko te dokumenty, bo to może... Dobra. Przeczytamy dokumenty. Już mogą być tam ważne informacje na temat tego, gdzie teraz też musimy się wybrać. Okej. Okay. Przyda się. Uda się? Uda się. Uda się? A, ty zostaniesz. List od Chrisa. Mnóstwo jedzenia. Wędka. Mnóstwo jedzenia. I krzesiwo. Dobra, sprawdzę notatki, tylko będę musiał niestety coś wyrzucić. Drewno. A kto krzesiwo niestety odłoży? Dobra. Karta dostępu w sumie nie będzie mi potrzebna. Dobra, no to jedziemy. Dokument, to będzie do czytania. To będzie do czytania, nowa jakość. Lucian, dobra, to co czytałem, to zostawię tymczasowo. A to co ja teraz mam przy sobie, to ja przeczytam. List od Chrisa, dobra, to co czytamy. Dążenie tej placówki było trudne, ale wyniki, jakie odnotowujemy, są zaskoczone. Na pierwszej audycji słuchało nas już 3000 osób. Okej. Okay. Zaraz, a ja mogę użyć tego? Chyba mogłem. Ale dobra, walić. Dokumenty. Mark od nadzorstwa prosi cię o zgłoszenie się po odbiór dokumentów. Podobno jest to ważna sprawa, dlatego jak najszybciej powiesz im je zanieść. Władimir. Nowa jakość. Petro skazał nam zmienić stary sprzęt nagraniowy na nowszy, co jako co, ale jakość audycji jest priorytetem. List do Chrisa. Czerwiec zapowiada się bardzo gorący, termometr wskazuje 30 stopni na plusie. Wraz z rodziną planuję udać się na wakacje na piękną wyspę na wyspie Gamma. A jak jest u ciebie, Henry, czy praca w stacji kontroli pojazdów jest tą, którą chciałeś zawsze wykonać? Odpisz do mnie, Chris. Okej, okay, czyli... Okej. Okay. Te dokumenty sobie wezmę, będą dla mnie ważne. Więc tak, czyli... Okej. Okay. No okej, okay, czyli... Tutaj też przyszła zima. Chociaż wcześniej było tutaj 30 stopni. Nie fajnie, wam powiem, nie fajnie. Tak, wezmę całą żywność. Szybko sobie przerobię to na chlebki i kończymy tutaj odcinek, bo co jak co, ale trzeba kiedyś odcinek skończyć i poza tym ja chcę nagrać dla was więcej tych materiałów, dobra. A poza tym ja nagrywam wieczorem, także no, robimy szybko sobie jedzenie
I następnym kierunkiem w następnym odcinku będzie chyba oczyszczalnia ścieków. Tylko muszę zacząć, w którym było ambasada tank, to się przyda. Zobaczymy, gdzie jest. Dobra, północny wschód. To muszę pamiętać, północny wschód przybył, jest, padał. Na deserce się to nie podoba, to zostawimy może jakieś dane, brak wody. Dobra. Nowej pustelnicy, ucieczka. Na co zadzwonił mnie, że wiadomo się, że rury wyciągły wybuchy. Zaradzi mi, żebym uciekł i kierował się w stronę oczyszczalni wody. Podobno znajduje się na południu od stacji pogodowej, niestety, ale aktualne. Nie pozwala mi to. Okej, dobra, więc tak. Sprawdziłem dokładnie wszystkie dokumenty. Będziemy musieli się wybrać na południe. Będziemy musieli się udać na południe. Jest tak, północny wschód. Na północny wschód po pierwsze, a po drugie będę musiał się udać, więc tak. Tutaj będzie koniec. W opisie zostawię dla was w strafpolu albo po prostu napiszę w komentarzu gdzie w następnym odcinku idziemy. To jest wasza decyzja, czy pójdziemy na północny wschód za dziwnym człowiekiem, czy pójdziemy do oczyszczalni ścieków. To już jest wasza decyzja, dlatego. No, dlatego co widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli chcecie więcej odcinków na moim kanale z tej jakże ciekawej serii, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.